Szanowni Państwo, witam Państwa w Domu Polski, siedzibie Instytutu Północnego imienia Wojciecha Kręczyńskiego. Dom Polski był ostoją ruchu polskiego w okresie międzywojennym. Tu były siedziby, tu były ludzie, tu było spotkanie, tu była dyskusja o naszym warmińskim dziedzictwie. Dzisiaj otwieramy konferencję poświęcone kulinarnemu dziedzictwu Warmii. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich uczestników tej konferencji. Witam pana starostę olsztyńskiego, pana Abako, którego powiat obejmuje część Warmii, ale część Mazur, więc jest starostą mazursko-warmińskim. Witam dyrektora Sarnowskiego, dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Witam też innych dyrektorów. Widzę tu panią dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, panią Broch. Witam serdecznie. Witając, mam nadzieję, na rok przyszły, że takie konferencje poświęcone części mazurskiej będziemy organizować w Olsztynku. Witam wszystkich Państwa, witam prelegentów, poczynając od pana profesora Dumanowskiego, który jest naczelnym duchmistrzem Rzeczpospolitej. Witam wszystkich Państwa. Jaka jest intencja tej konferencji? Intencja jest bardzo prosta, proszę Państwa. Jak badania naukowe, historyczne mają służyć współczesności? Bo historia nie jest nauką zamkniętą do przyszłości. Znając historię, trzeba wyciągnąć wnioski dla przyszłości i nie popełnić błędów przeszłości. Co się nam niestety często zdarza. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest Warmii, ale wcześniej przynajmniej dwie konferencje zorganizowaliśmy w Olsztynku i ukazały się takie skromne wydawnictwa książkowe, gdzie poruszaliśmy różne tematy dotyczące danej kuchni. Ja rozumiem, że przepisy kulinarne, dania przyciągnęły tak wielu słuchaczy. Wszyscy są zainteresowane przyszłością. Jaka była kuchnia warmińska? Zadacie Państwo pytanie. W tym niewielkim krainie, rządzonej dawno przez biskupów i kapitułę, a później przez landratów, a później jeszcze przez starostów i wojewodów, to kraina chłopska. Kuchnia chłopska zawsze była prosta. Ale była też kuchnia wyrafinowana, kuchnia biskupów i kanoników. Jeżeli w kapitule zasiadali Włosi, Francuzi, Niemcy i Polacy, to cztery kuchnie spotykały się w jednym miejscu w Wurborku. Natomiast na dworze biskupów warmińskich była kuchnia wysoka, kuchnia Rzeczpospolitej. Nie dorównamy dzisiaj. Nasi restauratorzy, kochani, mogą się silić, ale kuchni Ignacego Kraszewskiego trudno będzie dorównać. To była kuchnia znakomita, świetna, przygotowana. Natomiast większość mieszkańców Warmii, poza miastem Braniewem, gdzie były potrawy podobne jak w Gdańsku i Jedlonku, tak, panie profesorze, bo to kuchnia patrycjatu, generalnie kuchnia chłopska oparta na mąkach, kaszach, serach, miodzie, a potem na kapuście, burakach i ziemniakach w XIX stuleciu. Wielkiego wyboru tutaj nie ma. A w XIX wieku przyszła kuchnia według przepisów książek kucharskich królewieckich. A więc kuchnia się ujednolicała. Cóż takiego za tradycyjne potrawy warmińskie? Biskup Wydźga, żyjący w połowie XVII stulecia, powiadał: bez chleba nie ma jedzenia. Chleb
Wierzony był miarem dostatku mieszkańców. Jest chleb, nie ma biedy. Mazurzy powiadali, nie ma mięsa, nie ma sera, jest chleb, to jest życie, proszę Państwa. No i dzisiaj przedstawimy, jakie było życie na Warmii. Czym się odżywiano, czym się specjalizowano, jak odkrywano tą kuchnię dawną, XIX-wieczną, a także współczesną. Jaką kuchnię przynieśli tutaj z sobą, jakie przepisy osadnicy przybyli z różnych stron Rzeczpospolitej po 1945 roku. Pamiętajmy o jednej rzeczy. W roku przyszłym minie 80 lat, kiedy na tę ziemię przyszliśmy my. Trzecie pokolenie wrasta w tą ziemię. Szuka swoich korzeni w historii i odnajduje także tradycje kulinarne. Zaświadczają o tym liczne książki kucharskie, które widzieliście Państwo na wystawce. Ale gdybyście Państwo chcieli zgłębić dzieje Warmii, to mamy też taką książeczkę Warmii Rzeczpospolitej do nabycia w sekretariacie Instytutu Północnego. Pięknie ilustrowana, sporządzona. Zachęcam Państwa, byście sięgnęli i się zainteresowali. Więc dziękuję wszystkim za przybycie. Nie przeciągając, bardzo proszę, aby tę część konferencji poprowadziła pani Emilia Figura Osołkowska. Nazwisko mojego członka, proszę Państwa, zapiszę tym ostatnim zapominam. Ona poprowadzi, ona jest współorganizatorką tej konferencji, odpowiedzialną za tę konferencję. A potem, proszę Państwa, poprowadzi drugą część pani Romulewicz, która jest szefową Komisji Dziedzictwa naszego, tak, Towarzystwa Naukowego. Dwie panie będą dyrygować referentami. Dziękuję. Oddaję głos pani Emilii.